Dzień dobry, nazywam się Natalia Gozdowska, jestem przedstawicielką Altcom Akademii, największej firmy szkoleniowej w Polsce. Od niedawna również członka klubu Champions of Change, z czego się bardzo cieszymy. Naszą misją jest szeroko pojęta edukacja, ale też w związku z tym edukujemy w takiej dziedzinie jak różnorodność, która jest nam niesamowicie bliska, bo bardzo wierzymy, że diversity and inclusion to jest coś, co wzmacnia organizacje, wzmacnia pracowników, integruje pracowników, daje im siłę, zaangażowanie i do pracy, i do bycia ze sobą po prostu, do rozwoju. I w związku z tym zaczynamy Dni Różnorodności pod patronatem klubu Champions of Change. Dzisiaj pierwszy webinar na ten temat, Living Library, na temat, będzie to webinar na temat takiej koncepcji żywej biblioteki, wspaniałego projektu, o którym opowiedzą Ania Flis i Magda Pilarska. I przedstawiam moje gościnie i zaraz oddam też głos Oldze Kozierowskiej, wspaniałej działaczce społecznej, mentorce, mówczyni, aktorce, kobiecie wielu twarzy, ale przede wszystkim też założycielce Fundacji Sukces Pisany Szminką, wspierającej przedsiębiorczość kobiet. Także Olga za chwilę rozpocznie, później Ania Flis, która jest liderką projektu Champions of Change, Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, prezeską, przedsiębiorczynią, również działaczką, dyrektorką zarządzającą z dużym doświadczeniem w korporacji. I Ania będzie gospodarzem, później gospodynią właściwie już dzisiejszego webinaru i porozmawia z Magdą Pilarską, którą pewnie przedstawi naszym słuchaczom, naszym widzom bardziej, bo Magda będzie tutaj opowiadała o takiej perspektywie bycia żywą książką. Magda jest z BNP Paribas, także może tyle ode mnie, nie będę zajmować czasu i oddam głos już Oldze. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, Natalio. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. My się bardzo cieszymy, że taka wspaniała firma z taką misją dołączyła do klubu Champions of Change i że razem możemy zmieniać kawalątek przynajmniej świata na lepsze. I to jest taka moja misja już od ponad 15 lat. Na początku głównie wspieraliśmy przedsiębiorczość kobiet, rozwój kobiet i dbaliśmy o równość w tym aspekcie. Od ponad 6 lat zajmujemy się różnorodnością i właśnie włączaniem, bo to jest bardzo istotne, bo wszyscy dzisiaj już wiedzą, że to nie jest tylko jakiś wymysł, ale to po prostu się opłaca. Opłaca się organizacjom, opłaca się pracownikom, opłaca się liderom, bo dzięki temu możemy być konkurencyjni, jak mamy zróżnicowane zespoły i czerpiemy z tej różnorodności. Oczywiście w Polsce ta różnorodność jest nieco ograniczona do płci, wieku. Mamy mniej zdecydowanie ludzi z innych krajów, aczkolwiek dzisiaj bardzo dużo ludzi w końcu z Ukrainy z nami też pracuje, więc możemy z tej różnorodności czerpać. Co do naszej misji wspólnej, którą realizujemy, no to mamy tych punktów wiele. Natomiast rzeczywiście to, co też bardzo interesuje Waszą firmę, no to jest edukacja w zakresie unconscious bias, czyli też tych stereotypów, bo słuchajcie, no my po prostu żyjemy w nich i czasem słyszę, nie no Olga, nie ma już stereotypów, to nieprawda. I sobie wtedy myślę, a jak ostatnio jechałam samochodem i ktoś przede mną jechał, powiedzmy, niedynamicznie, to co ja sobie pomyślałam? I jeżeli to w mojej głowie jest, pomimo tego, że od 15 lat sama się edukuję w zakresie włączania różnorodności i tych stereotypów, no to przecież jakby wyrośliśmy z tym. Więc to jest jeden z punktów, który chcemy realizować. Ja w ogóle bardzo wierzę dzisiaj w rolę korporacji. Badania z zeszłego roku pokazują, że ludzie stracili zaufanie do rządów, do polityków, stracili zaufanie do kościoła, za to wzrosło niesamowicie zaufanie właśnie do korporacji. I to jakby my, korporacje, wy, a my wspólnie z wami działając, możemy pewne trendy nakreślać, nawet możemy proponować nowe ustawy, wywierać wpływ, a jednocześnie poprzez swoje działania, polityki, które wprowadzacie wy w swojej firmie, możecie zmieniać realnie życie ludzi. Po prostu będą się i lepiej czuli, będą bardziej zmotywowani, no i będą
No też lepiej finansowo prosperować, co by tu dużo nie mówić. Ja nie chcę przedłużać, bo w ogóle mamy ogromne plany, więc myślę, że spotkamy się nie raz jeszcze, Natalio. Tak, bardzo, bardzo na to liczymy, naprawdę. Też jestem do dyspozycji. Mogę o różnych ciekawych rzeczach poopowiadać z dowcipem. Natomiast zostawiam już Anię Flitz i Magdalenę Pilarską, bo myślę, że to Living Library to jest naprawdę taki projekt, który no, przełamuje bariery, pokazuje nam, jak patrzeć, jak zmienić patrzenie, otworzyć się, jak budować tolerancję i czerpać z różnorodności. Więc ja Wam życzę cudownego tygodnia różnorodności. Czerpcie z tego jak najwięcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki, Olgo. Ja jeszcze się podepnę, zaproszę na kolejne webinary. Dzisiaj jeszcze o talentach, o cechach osobowości, czyli o takiej różnorodności w zespołach. Jutro dobre praktyki w zakresie różnorodności, też różnorodność pokoleniowa, a pojutrze wielokulturowość, czyli również w tym aspekcie. Także dużo się będzie działo. Zapraszam na nasze kolejne webinary, a tymczasem zostawiam już Anię Flis z Magdą. My się z Olgą wyłączamy i Aniu, przejmij tutaj dowodzenie na tym webinarze. Dobrej rozmowy Wam życzę. Dziękuję. Dobrze, zostałyśmy Magda same z naszą publicznością i widzami. Dzień dobry jeszcze raz wszystkim. Widzę kilka nazwisk, które są mi znane, także tym bardziej się cieszę, że jesteście. Rzeczywiście oprócz tych wszystkich funkcji, które sprawuję, jestem liderem projektu w Fundacji w Klubie Champions of Change. Dzisiaj trochę o Living Library, o żywej bibliotece w języku polskim, używamy też nazwy polskiej jak najbardziej. Moim gościem jest Magda Pilarska, BNP Paribas. Magda w projekcie jest żywą książką. Opowiem najpierw, jak to w ogóle się wydarzyło, że mamy ten projekt, jak do niego doszliśmy i gdzie jesteśmy w tym momencie, a potem z Magdą chwilę porozmawiam na temat tego, jak to jest być żywą książką i też oczywiście w trakcie będziecie mogli zadawać pytania, postaramy się na nie odpowiedzieć, ale chyba bardziej już jak będziemy pod koniec naszego webinaru. Więc zaczynając od początku, moi drodzy, Klub Champions of Change zrzesza obecnie 16 największych firm w Polsce. To są duże korporacje, tak jak Olga powiedziała przed chwilą, Altcom dołączył w tym roku i bardzo jesteśmy z tego dumni, że możemy korzystać i z potencjału, ale też z zaangażowania osób, które tworzą tą firmę. 5 lat działania klubu, różne projekty. W tamtym roku, od tamtego roku działamy w kontekście przeciwdziałania stereotypom i generalnie uświadomienia sobie tego, czym są nieuświadomione uprzedzenia. I zaczęliśmy działać od tamtego roku, tak jak już wspomniałam. I jednym z narzędzi, które zwróciło naszą specjalną uwagę, była właśnie żywa biblioteka. Żywe biblioteki są w Polsce od 2007 roku, a sama metoda powstała w 2000 roku na pewnym festiwalu. Więc bliżej historii też zachęcam, jakbyście chcieli zgłębić, to jest strona żywabiblioteka.pl i tam mnóstwo informacji ciekawych, historycznych, skąd to się wzięło i dlaczego. Natomiast nas zainteresowało to, że ta żywa biblioteka to są ludzie, którzy są książkami. Różnica polega na tym, że zamiast czytać książkę, po prostu rozmawiasz z żywym człowiekiem. Generalnie żywa biblioteka to są wydarzenia, które są organizowane w oparciu o otwartość, różnorodność, prawa człowieka i żeby, tak jak już wcześniej wspomniałam, budować akceptację innych dla inności, czyli nam oczywiście odpala się milion schematów i często posługując się takim stwierdzeniem nie oceniaj książki po okładce, bo nie wiesz, co jest w środku, to tym właśnie jest projekt żywej biblioteki.
No i postanowiliśmy tą żywą bibliotekę zorganizować wśród członków klubu, czyli trochę inna koncepcja, zupełnie innowacyjna, ponieważ tak jak wspomniałam, żywe biblioteki działają w miastach, działają w mieście stołecznym, Warszawa działa, we Wrocławiu. Możecie sobie obejrzeć też na mapie Polski, w jakich miejscach ta biblioteka jest. Natomiast to, co my zrobiliśmy, to zrobiliśmy na tyle innowacyjnie, że w 16 firmach członkowskich posadziliśmy ten projekt. Co to oznacza? Że ten projekt jest zamknięty w obrębie tej grupy, oczywiście. Natomiast ogromnym wyzwaniem było to, żeby w ogóle przekonać wszystkich do tego, że ten projekt jest na tyle ciekawy i specyficzny, że warto się w niego bardzo, bardzo zaangażować. Więc na początku oczywiście otwierając drzwi zaprosiłam też i bardzo, bardzo mocno wspomagałam się tutaj tą organizacją naszą w Polsce Żywych Bibliotek, szczególnie Dorotą Mołędyńską-Koncer, która mi pomogła bardzo i była takim mentorem i przewodnikiem w budowaniu tej całej metodologii. Także jakby cała koncepcja i projekt jest przygotowany zgodnie z założeniami, metodologią i tymi wszystkimi wytycznymi, które powinny mieć żywe biblioteki. Więc jak już przeszliśmy etap, że dobrze robimy ten projekt, oczywiście bardzo dużo dyskusji i tak dalej, bo tego projektu trzeba po prostu dotknąć, żeby uwierzyć i poczuć, o co w nim chodzi. Najtrudniejszą chyba rzeczą i najtrudniejszym wyzwaniem w tym całym przedsięwzięciu jest to, żeby znaleźć książki, znaleźć historię ludzi, którzy chcą je przede wszystkim opowiedzieć, ale też żeby były w jakiś sposób oparte właśnie na tych stereotypach, uprzedzeniach, często nieuświadomionych. Natomiast pierwsza rekrutacja, oczywiście nie odbywa się to tak, że robimy ogłoszenie wielkie, kto chce być książką i nagle mamy nie wiadomo ile chętnych. Tutaj raczej działa taka poczta trochę pantoflowa, która no, musi też być zbudowana wobec osób, które proponują takie przedsięwzięcie i taki udział, ogromne zaufanie. My jakby w pierwszej odsłonie tego projektu, ta rekrutacja książek no, nie była łatwa, ale my przygotowaliśmy to w dużym takim, do tej pory tak cały czas jest w oparciu o to, że to książki i ludzie, którzy biorą udział w tym projekcie, mogą decydować jakby w każdym obszarze, jak bardzo chcą się zaangażować, ale też nie tylko jakby wizualnie, medialnie. Jeżeli nie chcą, to też mają takie prawo. Więc my po pierwszym szkoleniu ja byłam ogromnie zbudowana tym, w jaki sposób ludzie, którzy przyszli do tego projektu, chcą o tych historiach mówić i co mówią i w jaki sposób o tym mówią. Nie ukrywam, że też trzeba być gotowym na to, żeby w ogóle brać udział w takim przedsięwzięciu, dzielić się swoją historią. Więc pierwsza odsłona projektu miała miejsce w maju. Zorganizowaliśmy żywą bibliotekę. Oczywiście zaprosiliśmy tylko ludzi z firm członkowskich, no bo takie założenia na ten moment ma na ten projekt. 16 firm po kilka tysięcy ludzi, więc wiecie, zasięg działania też jest ogromny. To nie jest tak, że 5 osób może przyjść i skorzystać, natomiast rzeczywiście jest to trochę inaczej niż w social media, gdzie wysyłamy komunikat i mamy później do czynienia no, z większą publicznością. I wydawało nam się na początku, że ten poziom rażenia będzie niewielki i on jakby będzie na zasadzie kropla drąży skałę, natomiast po pierwszym wydarzeniu naprawdę no, zadziało się cuda, ponieważ to poszło tak bardzo, że no, organizujemy wkrótce kolejne wydarzenie i mamy kolejne tytuły książek, które chcą uczestniczyć w naszym projekcie. Więc sama koncepcja, tak jak wspomniałam, była przygotowana i jest pod nadzorem tych żywych książek, tej organizacji, która działa w Polsce. Bardzo mocno się inspirujemy
Natomiast mówię, projekt się trochę różni tym, że nie jest osadzony jakby dla społeczeństwa szeroko rozumianego, tylko jest osadzony w biznesie i w biznesowym otoczeniu. Więc tak jak powiedziałam na początku, jesteśmy ogromnie dumni z tego przedsięwzięcia, no bo sami rozumiecie, 16 firm, 16 korporacji z różną kulturą organizacyjną, wszyscy działamy na rzecz diversity, inclusion, lecz jednak trzeba gdzieś znaleźć tą część wspólną, na której będziemy mogli rozmawiać i generalnie zmieniać, dogadywać się na temat całej koncepcji. Także ja, jeżeli będziecie chcieli bardzo mocno zgłębić sobie sam temat żywych bibliotek, myślę, że strona Żywe Biblioteki, ta polska nasza, jest bardzo dobrym miejscem. No i też odsyłam na naszą stronę Sukces Pisany Szminką. Tam też jest Champions of Change, zakładka, w której można sobie informacje na ten temat wygooglować. Jest kilka nagranych już i podcastów na ten temat, więc myślę, że jeżeli będziecie bardziej zainteresowani tym tematem, to ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że jest mnie ogromna przyjemność słuchania tych historii i ogromna przyjemność patrzenia na ludzi, którzy są tymi historiami i chcą się nimi dzielić. Więc metodologicznie oczywiście sama żywa biblioteka jest generalnie zorganizowana w oparciu o regulamin. To nie jest tak, że nie ma żadnych regulaminów, są pewne zasady etyczne, gdzie ludzie, którzy przychodzą do takiej biblioteki, chcą skorzystać z danej książki, muszą podpisać regulamin, który opiera się na szacunku, na poszanowaniu wszystkiego, co padnie w ciągu takiej rozmowy. Więc generalnie czytelnikiem może być każda osoba, która chciałaby porozmawiać z żywą książką. No i jest gotowa poprzez jej wypożyczenie na zmierzenie się z własnym stereotypem, być może z własnym widzeniem danej sytuacji. Często jest tak, że po tych rozmowach ten światopogląd, ta historia zupełnie inaczej rezonuje w głowie osób, które właśnie chcą się zmierzyć z danym tematem. Także głównie jeszcze z takich ważnych rzeczy myślę, że warto wspomnieć, że taka rozmowa trwa 30 minut. Ta rozmowa to też nie jest, nie ma mieć charakteru ani terapii, ani doradztwa jakiegokolwiek. Zamierzenie jest takie, że oczywiście dany czytelnik wynosi dla siebie co potrzebuje, ale głównym założeniem jest to, żeby poznać tą historię, żeby to, co powiedziałam na początku, zmierzyć się z własnym być może uprzedzeniem, którego jesteś świadomy, bądź nawet nie, i poznać tą historię z bliska, tak żeby móc w swojej głowie też przerobić tematy. No, prawda jest taka, że te ludzie, historie czy tematy, tak naprawdę rozumiemy je, kiedy albo bezpośrednio nas dotykają, albo mamy je bardzo blisko siebie i wtedy je zaczynamy bardziej rozumieć i bardziej w sensie czuć. Cóż więcej? Myślę, że może Magdę zapytam, a wy, jeżeli tak jak już powiedziałam, będziecie mieli pytania odnośnie samej metodologii i tego, czym to jest, to pewnie później. Natomiast Magda w naszym projekcie jest książką. Magda, to ja może zapytam, co to znaczy dla ciebie być książką w projekcie, w naszym projekcie, w klubie Champions of Change? Dzień dobry wszystkim. Dziękuję, Aniu, za to pytanie. Ono wbrew pozorom jest bardzo trudne i taka odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, bo ja, dołączając tutaj z zaproszenia Ani do projektu, trochę nie wiedziałam, jak to będzie wyglądać, i było to dla mnie taka forma trochę sprawdzenia tego, dla samej mnie, jak ja o temacie, który dla mnie dosyć mocno dominuje i determinuje różne moje decyzje życiowe albo po prostu funkcjonowanie w życiu.
w jaki sposób ja mogę wokół tego zbudować historię, która może być dla kogoś ciekawa po prostu, albo może mu pokazać mój świat z zupełnie innej strony. I myślę, że dla mnie w żywej bibliotece super istotnym elementem jest ten element, że ja mam takie poczucie, że tutaj jest nam, różnym osobom, oddawany głos w ramach grup, które są narażone na wykluczenie albo z jakiegoś powodu marginalizowane. I jak ja sobie obserwuję kolegów i koleżanki, osoby, z którymi w tej pierwszej edycji mogłam uczestniczyć, więc znałam też te historie i rozmawialiśmy o tych historiach wzajemnie, nawet ze sobą jako książki, to ja miałam takie poczucie, patrząc na każdą z osób indywidualnie, że my mamy taką przestrzeń bycia też no jakby zauważonym, że ktoś nam dał taką przestrzeń do tego, żeby móc o tych swoich tematach rozmawiać, a siłą rzeczy każdy z nas jest jakby reprezentantem jakiegoś tematu. Zazwyczaj, nie zawsze, ale zazwyczaj często no jesteśmy jakoś zaangażowani w kwestie, które danych tematów dotyczą. Ja akurat, może żeby też było łatwiej zrozumieć moją historię, moja książka dotyczy... Czego dotyczy moja książka? Moja książka jest o osobie, która jest częścią społeczności LGBT+, i mówi o tym otwarcie w pracy. I jest jakiś taki element, który jednym wydaje się, ale w ogóle po co mówić o osobach LGBT w miejscu pracy? To w ogóle nie jest temat. Po co o tym gadać? A z drugiej strony mamy podejście, no jest to super jednak istotny element jakiejś części tożsamości, funkcjonowania społecznego, o którym no, rozmawiamy przy kawie i każdy chce zupełnie swobodnie opowiadać o tym, jak spędził weekend, albo z kim był na wakacjach, albo i mówić jednak imiennie i osobowo o tych osobach, a nie udawać, że tam jest ktoś inny, albo robić wobec tego jakieś uniki, więc to jest wbrew pozorom temat, który bardzo mocno polaryzuje, zwłaszcza w świecie biznesu. Coraz więcej się o tym mówi, natomiast wciąż jest to taka kwestia, która bardzo dzieli. Ja akurat jestem z organizacji, z banku BNP Paribas, w którym o temacie mówimy i od dawna. Mówimy o tym odważnie, mówimy o tym w sposób bezpieczny i dajemy taką przestrzeń, mam nadzieję, wystarczającą do tego, żeby przedstawiciele tej grupy czuli się tak samo włączeni do funkcjonowania w naszej społeczności bankowej jak inne osoby. Natomiast to nie oznacza, że kiedy wychodzę z banku, to się czuję na równi taką samą osobą jak ci, których spotykam na ulicy. I to narażenie na wykluczenie to jedno, ale po prostu wykluczenie to drugie. No, jako część społeczeństwa jestem wykluczona z wielu różnych aspektów społecznych, prawnych. No, więc siłą rzeczy mniej bądź bardziej wpływa to na takie normalne funkcjonowanie obywatela, obywatelki, że zupełnie nie wiadomo, dlaczego mnie czegoś nie wolno albo do czegoś nie mam prawa. Więc o tym jest moja historia i niezwykłym dla mnie doświadczeniem jest ta formuła intymności, o czym wspomniała Ania, że to jest taka rozmowa, taki one to one, 30 minut, patrzymy sobie w oczy, nie zawsze przychodzą osoby, które są sprzyjające dla tematu, który jest tematem książki, albo nie zawsze myślą o tym tak ciepło jak ja. I to jest takie ciekawe zdarzenie. Dla mnie jest bardzo ciekawe to, że ja mogę się zderzyć też z historią poniekąd tego mojego czytelnika czy czytelniczki. I to jest dla mnie też niezwykłe doświadczenie pod tym kątem, że z jednej strony czuję się taką ambasadorką swojego tematu i że mogę komuś mi się wydaje, ja widzę, bo tak jak dziewczyny wcześniej powiedziały, wszyscy mamy uprzedzenia, wszyscy, na różne tematy możemy być kompletnie tego nieświadomi, ja też je mam, więc to też dla mnie taka sytuacja, w której ja się mogę zmierzyć z tym, jak ja myślę o czymś i że coś nie przyszło mnie kompletnie z kolei do głowy i mogę się w tym w jakiejś formule zmierzyć, więc... A pamiętasz nasze spotkanie pierwsze, kiedy robiliśmy szkolenie? Ja pamiętam to zdziwienie takie, które było nie pamiętam, która z książek to powiedziała, ale jakby w pierwszej odsłonie wszyscy, którzy chcieli być książkami, założyli, że
ten czytelnik, który do nich przyjdzie, to będzie tą osobą, która nie będzie, jakby będzie przeciwko tej osobie, w sensie rzeczywiście ten stratego. Okazało się, że przychodzą ludzie z podobną historią i chcą porozmawiać o podobnych doświadczeniach, tylko z innej perspektywy. Jak po pierwszym tym naszym evencie, jacy czytelnicy do ciebie przyszli? Ja myślę, że to jest też pewnego rodzaju pułapka, bo jednak czytelnik nie jest książką, nie? A w związku z tym, że wychodzi na to, że potrzebujemy tej przestrzeni w ogóle jako ludzie, żeby opowiadać o swoich tych bardzo intymnych rzeczach, które dosyć mocno determinują nasze codzienne funkcjonowanie i boli nas gdzieś w środku to, że mówi się o nas w jakiś sposób określony, który nie do końca jest, z którym jest nam po drodze i który gdzieś tam łamie nasze jestestwo w niektórych momentach. To ja akurat mówiąc tylko i wyłącznie za siebie, staram się, żeby ta przestrzeń naszych 30 minut była jednak dialogiem, też nie dyskusją i żadną walką na argumenty, ani myślę, że żadnej książce, i tu mogę śmiało założyć, nie zależy na tym, żeby ktoś z tego czytania wyszedł z jakimś zmienionym zdaniem. To kompletnie nikomu na tym nie zależy. Dlatego podkreśliłam to, że to nie dyskusja z taką typową, czy debata, jak znamy debaty polityczne, każdy tutaj ma swoje 5 minut. Nie, to jest absolutnie jakby taka przestrzeń dialogu, a dialog charakteryzuje się przestrzenią uważnego słuchania. Więc fajnie też, żeby nie zdominować tej książki, nie? I dać jej jednak tą przestrzeń, no bo ona w tej roli jest i taki szacunek do tej roli myślę, że też jest po prostu istotny, żeby tej książki nie zarzucić tą swoją też historią i myślę, że w tym trzeba też dużo takiej uważności, ale to jest też takie bardzo ludzkie. To na koniec dnia jest po prostu spotkanie dwóch osób, które się nie znały wcześniej, nic o sobie nie wiedzą, no i nagle jest jakiś temat, który je łączy. Więc te 30 minut okazuje się, że Jezu, to można gadać po prostu jeszcze naprawdę bardzo, bardzo długo na ten temat, ale my mamy te 30 minut, więc i faktycznie jest tak, że nie miałam tej przyjemności doświadczyć spotkania z osobą, która myślała kompletnie inaczej, albo która przyszła raczej z takim, no to powiedz mi coś, co mnie przekona, albo zmieni moje zdanie. Też ważne, żeby wspomnieć, że historia danej książki jest, no jakby, to też tak nawiązując do projektu, jeżeli ktoś zdecyduje się w pierwszym kroku być książką, to każda z książek przechodzi szkolenie. To szkolenie polega po pierwsze na tym, żeby przybliżyć projekt, na czym polega i jaka będzie rola danej książki, ale druga rzecz to jest ułożenie tej historii, bo jak człowiek kolorowy, wiadomo, to ma tych wątków wiele. To nie jest nigdy czarno-białe, tylko tych kolorytów tej historii jest bardzo wiele. Ale my to, co robimy szkoląc książki, to przygotowujemy je do tego, żeby ta historia miała w sensie początek, środek i koniec, ale była ułożona w tych właśnie też nieprzegadywujących 30 minutach. I też jest tak, że oczywiście samo to otwarcie tej rozmowy, czasami czytelnik może przyjść po prostu nie wiedząc, jakie pytania może w ogóle zadać. I też chciałabym powiedzieć, że to nie jest tak, że książka, skoro ma tą historię, to jest zobligowana do odpowiedzenia na każde pytanie. Pewne pytania dla książek mogą być niekomfortowe, na które nie będą chciały odpowiadać, być może nie będzie odpowiedniej też i energii podczas tego spotkania, w związku z czym książka ma prawo zawsze powiedzieć, że na przykład ten rozdział nie został jeszcze napisany. I czy Magda, zdarzyła ci się taka historia, że że dostałaś pytanie, na które nie chciałaś odpowiedzieć? Jak to było w twoim przypadku? Nie pamiętam takiego pytania, natomiast na pewno zdecydowanie mogłam zaobserwować to, o czym powiedziałaś wcześniej, o tą ostrożność i takie niezadawanie pytań wprost, nawet jeśli one wydają się dosyć takie bezpieczne. To, że ta obawa faktycznie była duża, natomiast no, to też mi się wydaje, że jest trochę, może nie zadaniem, ale na pewno książka bardzo może w tym pomóc, żeby tą przestrzeń zbudować jakoś fajnie i bezpiecznie. I ja zawsze sobie myślę, i to jest oczywiście znowu moje zdanie,
że nie ma złych pytań, nie? I tak jak powiedziałaś, można na pytanie nie odpowiedzieć i też powiedzieć, słuchaj, no to pytanie, dziękuję ci za nie, ale jest dla mnie zbyt, nie wiem, gdzieś za głębokie, albo nie znam odpowiedzi na to pytanie dzisiaj, albo nie umiem jeszcze na nie odpowiadać, albo po prostu nie chcę. Powiedzenie o tym i myślę, że to też fajnie działa w dwie strony, żeby też czytelnik czy czytelniczka mieli taką bezpieczną przestrzeń i żeby ona dotyczyła tych dwóch stron. Nie każdy tutaj ma jakąś rolę, powiedzmy, w tym spotkaniu, natomiast no każdy chce na koniec dnia czuć się bezpiecznie, komfortowo i fajnie, więc myślę, że pytanie zawsze warto zadać, niż wyjść z takim przekonaniem, kurczę, no. Nie zadałam tego pytania. No, tak, a to był ten mój jedyny moment, żeby to zrobić. Więc warto zadać pytanie. Ale też uszanować tą przestrzeń, kiedy ktoś na to pytanie odpowiadać po prostu nie chce, nie? I nie wychodzić obrażonym, tylko po prostu zrozumieć, że to może mieć wiele różnych tam jakichś aspektów z tym związanych, dlaczego osoba, i nie traktować tego personalnie absolutnie, bo to może... Tak może być, że im się dzielić i to trzeba po prostu poszanować ten... A z czytelnikami, Magda, czy czytelnicy raczej wchodzili w taką, wiesz, reakcję, że, bo oczywiście jeżeli, tak jak mówisz, no to jest dialog, to jest rozmowa, natomiast pewnie też zdarza się tak, nie wiem czy w twoim przypadku, że przychodzi czytelnik, który z zielonego pojęcia nie ma, jak rozpocząć tą rozmowę i tak dalej. Co wtedy książka robi? I nie miałam takiego doświadczenia, że czytelnik, czytelniczka przychodzą i kompletnie nie wiedzą, natomiast niezwykle mnie zaskoczył jeden mój pan, który podczas naszego spotkania błyskawicznie zaczął zmieniać swoje... jakby miał na tyle dużo refleksji, które błyskawicznie mu do głowy wpadały, że ja miałam wrażenie, że on bardzo chce się też mną zaopiekować i zadawał bardzo dużo pytań, co on może zrobić, żeby mnie się żyło lepiej, albo on w końcu teraz zobaczył, nigdy nie miał nic przeciwko, on wie, że jest mnóstwo różnorodności, różnych ludzi i żyją wokół niego i super, ale nie czuł potrzeby w ogóle się angażowania w te rzeczy, a ta rozmowa sprawiła, że on się stał takim sojusznikiem podczas tego naszego spotkania i to było dla mnie niezwykłe, że on, nie będąc ani częścią społeczności, ani w ogóle zaangażowany w te tematy, nagle poczuł, że jego rolą też może być wspieranie nawet tematu, którego bezpośrednio nie dotyczy. W związku z tym, że w ogóle jakieś kwestie społeczne i takie włączające były dla niego istotne, ale nigdy nie myślał o tym od tej strony. Więc moje doświadczenie jest takie i to było dla mnie... No niezwykle takie poruszające, że w te 30 minut tyle pracy tam się wykonało u tego czytelnika, że on wyszedł z konkretnymi, miał nawet notesik, który sobie notował, jakie on może konkretnie działania podjąć, które odnosił to do swojego środowiska pracy akurat, co on może zrobić, żeby pracując akurat on w komunikacji wewnętrznej, żeby odbiorcy, którzy będą te komunikacje czytać, mieli takie przekonanie, że on też mówi do tych osób, że on je widzi i zauważa. To niezwykłe to było dla mnie spotkanie, że przez 30 minut, wiecie, my latami o tym mówimy, nie? A tutaj pan w 30 minut po prostu pracę wykonał niezwykłą, więc to było dla mnie takie, no budujące na pewno, tak? Budujące. I wtedy miałam takie poczucie, kurczę, ja wiem po co tu jestem, po co jestem w tej bibliotece i dlaczego moja książka może mieć taką sprawczość dużą i ta historia, która za tym stoi, która mnie się, pewnie Aniu, ty też pamiętasz, wydawała taka oczywista i taka o niczym. I jak widziałam te inne książki i inne tematy, nie, to kurczę, to są historie. Pamiętam po naszym pierwszym otwarciu naszej biblioteki, tak jak mówisz, no mamy różne historie, ale jedna taka myśl, która wszystkim książkom towarzyszyła, bo też chciałam wam powiedzieć, że nie było tak, że jakaś z książek nie została w ogóle wypożyczona. My mieliśmy nad popyt, w sensie właściwie co nie nad popyt, co nad reprezentację w ogóle ludzi, którzy chcieliby przeczytać książki i części, no niestety nie daliśmy rady wszystkich, że tak powiem, obdzielić tymi historiami, natomiast właśnie każda z książek została wypożyczona, bo też są takie obawy naszych książek, że Jezu, co będzie, jak nikt nie będzie chciał tej mojej historii usłyszeć.
to powiem Wam, że ludzie bardzo, nie wiem czy to jest taki moment, ale ludzie słysząc i mając okazję na rozmowę, korzystają z tej rozmowy, to jest niesamowite. I rozmowa ma niesamowitą moc, ale po tych wszystkich właśnie spotkaniach z czytelnikami nasze książki też przyszły i powiedziały to, że Ania, ja nie wiedziałam, że ta moja historia jeszcze może być dla kogoś interesująca. Natalia tutaj zadała pytanie, to ja się od razu odniosę. Słuchajcie, tych książek jest naprawdę cała masa i tytułów jest bardzo, bardzo wielka różnorodność. Ja z takich tematów bym powiedziała, wszystkie są mega ciekawe. Mamy historię uchodźczyni z Afganistanu, czyli jak ona funkcjonuje dzisiaj, będąc w biznesie w Polsce. Natomiast jej historia jest absolutnie inspirująca, ona też chce się tym dzielić. Mamy historię, to też z BNP mogę powiedzieć głośno o tym, ponieważ akurat historię i osoba, która o niej mówi, jest, że tak powiem, zdecydowała się na szerszy zakres w sensie pokazywania siebie i swojej historii. To jest historia Pawła, który mówi, że jest drag queen i pracuje w banku. Także niesamowity temat. Potem mamy też historię matki, która wychowuje dziecko z respiratorem i jak sobie radzi w tym życiu. I to jest niesamowita też historia, ponieważ dziecko jest od samego, od maleńkości, bym powiedziała, cały czas na tym respiratorze, a po prostu mama tak sobie to życie wzięła za rogi, że i na koncert potrafi z tym dzieckiem jechać i tak dalej, więc jej historia jest niesamowicie inspirująca, ale też pod tym kątem, jak ludzie reagują na nich. To są właśnie te takie, wiecie, momenty, kiedy człowiek stoi i się patrzy, jak to określiła, zacytuję, jak mówi wiesz, Ania, my stoimy czasami jak małpy w zoo, zanim ktoś w ogóle zapyta. Dzieci nie mają tej przestrzeni, natomiast dorośli wiadomo. Mamy książki, które mówią o transpłciowości. Mamy książki, które mówią też o tranzycji. Mamy książki, które mówią o ojcu, który wychowuje dzieci z niepełnosprawnościami. Mamy książki rodziców, a dzieci autystycznych. Mamy książkę dziewczyny, która jest po diagnozie ADHD i autystycznej. Mamy tematy związane właśnie z LGBT+, czyli mamy też tematy związane z, no słuchajcie, przeogromne spektrum. Ja patrząc w ogóle na to, jestem mega zbudowana tym, że tyle ludzi udało nam się znaleźć w biznesie. Ja w ogóle nie zakładałam, że my będziemy zaczynać od takich, wiecie, ciężkich historii. My tych ciężkich historii nawet nie szukaliśmy. Ciężkich mam na myśli z dużym ładunkiem takim emocjonalnym, bo stereotypy, tak jak już Ola na samym początku naszego spotkania powiedziała, czy masz blond włosy, wiadomo, milion rzeczy się odpala. Jesteś kobietą, jesteś mężczyzną i tak dalej, i tak dalej. Każdy ma tych stereotypów całą masę. I nie szukając nawet specjalnie, okazało się, że ci ludzie są w biznesie, chcą o tym mówić, mają wsparcie i naprawdę jest to bardzo, no, co też Magda powiedziała, tutaj akurat zmienia to perspektywę i próbuje, i ktoś plan działań wręcz wrzuca. Natomiast to, co mnie jeszcze uderzyło też po pierwszej odsłonie tych naszych wszystkich historii, to, że oprócz tego, że ludzie chcą się zmierzyć ze swoimi uprzedzeniami, stereotypami, to jedna rzecz mnie niesamowicie uderzyła. Ja nawet nie zdawałam sobie sprawy, że to może mieć taką moc, ale jedna z książek podzieliła się, bo ja też zapytałam, wysłuchaj, ale mówię, po co ci czytelnicy przychodzą do ciebie? Mówię, co oni chcieli usłyszeć? Czytam, mówi Ania. Jedna przyszła do mnie kobieta, która chciała się ze mną spotkać, żeby nie wychować dziecka na homofoba. Wiecie, to jest w ogóle taka rzecz, której ja w ogóle nie wzięłam pod uwagę nawet, że mogą się zdarzyć czytelnicy, którzy będą chcieli zupełnie też w inny sposób
podziałać na swoją perspektywę, nawet przy tym właśnie, jak nie wychować dziecko na homofoba. Także książki, historie przepiękne. Magda ze swojej strony cały czas też wspiera nasze mocno Living Library. Ale Magda, czy jest coś jeszcze, co byśmy chciały powiedzieć odnośnie w ogóle samego bycia w tym projekcie i tego, co jeszcze być może przed nami, ale pewnie nie wiemy wszystkiego, tak myślę. Myślę, że trudno wiedzieć tak wszystko i wszystko przewidzieć, ale ja bym chyba jeszcze dodała taki element związany z tym, że bardzo zachęcam absolutnie wszystkich do bycia czytelnikami, bo ja w ogóle we mnie się odpaliła taka ogromna chęć czytania tych wszystkich książek i nawet jeśli nam się wydaje, że już nic się nowego w tym temacie nie dowiemy i już wiemy wszystko na temat całego spektrum ADHD, autyzmu, jeszcze tyle o tej neuroróżnorodności mówi, że już nie potrzebuje, żeby mi ktoś jeszcze swoją historię o tym opowiedział, absolutnie potrzebujesz usłyszeć tę historię. I to jest, myślę, ten punkt taki, że super by było, żeby to też z nami zostało po tym spotkaniu. Czytajmy te książki, nawet jeśli, bo to są historie prawdziwych osób i nawet jeśli nam, ja bardzo żałuję, że będąc książką nie miałam tej przestrzeni na czytanie, ale chcę przeczytać przynajmniej wszystkie książki, które dotyczą jakby mojego spektrum jakby najbliższego. Natomiast Paweł, który jest moim kolegą z banku, mamy też osobę transseksualistkę, to ja absolutnie muszę przeczytać te książki i wydawać by się mogło, że już się czy osoby z historią tranzycji, korekty płci, że już naprawdę wiem o tym bardzo dużo przez te kilkadziesiąt lat, w których żyję i funkcjonuję też i angażuję się też w różne kwestie, które społeczności dotyczą. Ale jestem przeciekawa tych historii, tych ludzi, co tam pod tym jeszcze jest i co się w tym wszystkim kryje, bo myślę, że to nas jeszcze bardziej edukuje nas w zakresie takiej uważnej empatii i czasami może być tak, że nam się wydaje, że już wszystko wiemy, nie? I że jeszcze sprawdźmy tą historię, bo myślę, że to jest cała ta potęga tego modnego DEI, o którym się tak teraz bębni i bębni. I super, jestem zadowolona, że tak jest. Ale pod tym jest taka duża wrażliwość, empatia i po prostu ludzkie historie. I je zawsze warto znać, bo żadna książka, żadna definicja i żadne mądre szkolenie na ten temat nam nie da tak ogromnej wartości, jaką jest spotkanie z drugim człowiekiem, który będzie mówił o swojej historii. Więc myślę, że z tego powinny być certyfikaty, słuchajcie. To prawda, to prawda. To, co Magda też powiedziałaś, że historie absolutnie, nawet czasami do nas książki przychodzą, no dobrze, ale jak to jest taka sama historia? Nie, ta historia nigdy nie jest taka sama, bo może dotyczy tematyki nawet tej samej, ale jest opowiedziana przez inną osobę, każdy ją inaczej przeżył, inaczej ją odebrał, więc my też budując naszą bibliotekę nie zamykamy się na to, żeby te książki były nawet z podobnym, jakby z założenia podobne tematycznie, ale one są inne. Człowiek opowiada swoją historię. Nigdy dwa razy to nie jest skopiowana książka, ani życie kolejnej osoby. Pojawiło się tu pytanie, a czy są również osoby nietolerowane ze względu na ich religię? W naszej bibliotece nie mamy takiej osoby, która opowiada tą historię, ale mogę przytoczyć jeden przykład, gdzie są w jednej z naszych firm członkowskich jest zbudowana sieć i to nie jedna, bo tych sieci jest kilkanaście na przeróżnej tematyce i miałam taką okazję rozmawiać na ten temat, gdzie jest wielka różnorodność ludzi i religii. Bo najpierw oczywiście to jest mega trudny temat, natomiast powiem o nim dlatego, że on moim zdaniem niesamowicie się po prostu rozwinął, ale jest to zrobione z ogromnym poszanowaniem, ponieważ jedna z grup w sensie religijnych chciała właśnie mieć swoją przestrzeń, no ale to jest jedna religia. Religii było wiele, bo wielu ludzi, wiele narodowości, każdy, że tak powiem, z czym innym bliżej mu, więc tamtej organizacji zgodzono się na to, żeby przygotować jeden pokój, gdzie ludzie będą spotykali się w kontekście właśnie różnej religii, ale będą opowiadać o tej religii innym osobom. I to się udało dlatego, że była mega otwartość, szacunek do tego, że inni ludzie mogą mieć inaczej. Wcale jedna religia nie jest najlepsza, więc bardziej w kontekście tego to się może udać.
pod warunkiem, że to jest zamoderowane w odpowiedni sposób i że każda religia ma szansę na to, żeby być zauważona, ale też ludzie opowiadali o tym, jak to u nich jest, na przykład w danym nurcie, że robią to czy co innego i spotykają się regularnie i opowiadają sobie o tym, modlą się też wspólnie, wyobraźcie sobie, więc to się udać może, natomiast to nie może być tak, że tylko jedna religia jest jakby najważniejsza. Jeżeli jest różnorodność, a różnorodność występuje na każdym, w każdym aspekcie, to może się udać. Nie mamy takiej książki, być może się jeszcze ktoś znajdzie, zgłosi w kontekście właśnie takiej tematyki. Słuchajcie, myślę, że przede wszystkim stereotypy, no stereotypy są i mają się całkiem nieźle, niestety. My próbujemy poprzez takie działanie, jak właśnie Żywa Biblioteka, czy przeróżne akcje społeczne, po prostu działać przynajmniej na to, żeby trochę chcieć się zagłębić w to, co człowiek dany nosi w sobie. Bo z pozoru my bardzo, nie wiem, czy to jest takie polskie w ogóle, czy generalnie ludzie jako ludzie, no żyjemy w Polsce, więc będę się odnosić do Polski, ale my jesteśmy niesamowici, wszystko o nas wiedzą, jak nas tylko spotkają ludzie, to też od razu mogą nakreślić nasz cały bagaż i jeszcze wymyśleć 54 i różne historie. Przede wszystkim pierwsza i podstawowa rzecz. Ludzie nie myślą tak jak my. Jak od tego momentu sobie człowiek zda sprawę z tego, że ludzie nie myślą tak jak my, czyli ja mogę myśleć tak, a on może mi myśleć inaczej, to naprawdę świat jest dużo ciekawszy i bardziej interesujący, jeżeli uświadomimy sobie tą rzecz. A warto uczestniczyć w różnego rodzaju czy otwartych bibliotekach. Ja zachęcam nawet do tego, słuchajcie, żebyście zobaczyli, czy w waszych miastach nie działa taka żywa biblioteka. One są regularnie otwierane, żeby poczuć i zobaczyć, czym to jest i w jaki sposób może też rezonować z wami, bo to jest tak, jeden poniesie dalej, kolejna osoba poniesie dalej i tak jak mówię, zmieniajmy wokół siebie na co mamy wpływ. To myślę, że tyle ode mnie, Magda. Podpisuję się. Podpisujesz się, jasne. Jakie dalsze plany? Dalsze plany, dobrze. Dalsze plany takie, że projekt się rozwija i oczywiście mamy kolejną odsłonę już w listopadzie. Oczywiście wśród firm członkowskich będziemy komunikować, będziemy też pokazywać to wydarzenie. Natomiast no to nie jest wydarzenie otwarte, więc nie mogę Was zaprosić na nie. Tym razem nie wiem, jak to będzie w przyszłości, no bo projekt dopiero zaczął żyć i mamy zamiar go rozwijać. Obecnie w naszej bibliotece mamy ponad 20 książek, więc to jest bardzo budujące i na pewno z wielką przyjemnością kolekcję poszerzymy, ale na ten moment, tak jak powiedzieliśmy, sam projekt, ten konkretny nasz, który jest osadzony w klubie Champions of Change, nie jest otwartą biblioteką, a jeżeli ktoś z Was będzie chciał dalej w sensie poczuć, to zachęcam do tego, żeby zobaczyć, w których miastach jest otwarta ta biblioteka, żeby poczuć, zobaczyć. Być może w Waszych biznesach, może jesteście już członkami naszego klubu, ja tego nie widzę tutaj, więc zachęcam do brania udziału. Także bibliotekę będziemy poszerzać, cały czas będziemy dbać o nasz księgozbiór, tak, żeby to, co dotychczas udało nam się zrobić, żeby dalej po prostu szło w świat. W przyszłym roku pewnie też otworzymy bibliotekę, być może z większym księgozbiorem niż dzisiaj. Ja i tak mówię, jestem mega zbudowana tym, że tyle udało się pozyskać dla nas książek. Jest też, słuchajcie, myślę, warto, jak tam rozmawiam też z Dorotą Kuncel i z Olgą Kozierowską. Na naszej stronie Sukces Pisany Szminką jest podcast odnośnie właśnie historii Żywej Biblioteki i naszego też klubu, jak my to zrobiliśmy. Olga prowadzi tą rozmowę na Spotify, możecie to znaleźć, albo też na stronie Sukces Pisany Szminką, więc bardzo dynamiczna, fajna rozmowa. Oprócz tego możecie znaleźć też inne tematy, natomiast to jest Żywa Biblioteka nasza.
Ja, Magda, bardzo Tobie dziękuję za to, że byłaś dzisiaj ze mną i że mogłyśmy przybliżyć projekt słuchaczom. Natomiast, no wiecie, projekt to nie jest 5 minut, to wymagało dużego zaangażowania i czasu i tego, żeby w organizacjach ludzie poczuli w ogóle sam projekt. Bo jak się o tym mówi i ktoś tego nie czuje, no to ciężko jest to wytłumaczyć. Ale w momencie, kiedy firmy przychodziły generalnie do nas, żeby na szkolenie nawet ja zapraszałam, żeby to zobaczyć i dotknąć, to naprawdę no, cuda się działy. Dopiero wychodziło i mówię, Jezu, Ania, już teraz wiem, o czym ty mówisz. Więc działamy dalej, nie zatrzymujemy się i z wielką przyjemnością ja nadal i pasją będę się angażować. Magda teraz pomaga nam też przygotować kolejne wydarzenie właśnie związane z Żywą Biblioteką, także tym bardziej bardzo, bardzo się cieszę. Ja również dziękuję, dziękuję Aniu Tobie, dziękuję za zaproszenie. No i co, dobrego dnia dla wszystkich. Dobrego dnia, trzymajcie się i nie dajcie się stereotypom. Uprzedzeniom, a jak nawet nie macie, słuchajcie, nieuświadomione uprzedzenia, kiedyś był taki test na... Nie wiem, czy on był darmowy, nie pamiętam tego, ale Harvard Business School miał właśnie taki test Unconscious Bias i tam piękne rzeczy wychodziły, więc jeżeli nawet nie wiecie, czy macie, to może warto odnaleźć ten test i sobie go zrobić, a jeżeli wiecie już, że macie, to myślę, że warto z tym powalczyć i zmienić perspektywę, chociażby przez historię osób, które są w waszym stereotypie, świetnie się mają. Dokładnie. Dziękuję bardzo raz jeszcze i dobrego dnia, dobrego tygodnia wszystkiego, dobrego wam życzę. Dzięki. Dzięki.